żądanie odpowiedź. Tematy, które przewijały się gdzieś pomiędzy wcześniej poruszanymi tematami, a dzisiaj zbierzemy to wszystko do kupy i już teraz na to zapraszam. Pamiętacie, że w katalogu public w całej tej naszej konstrukcji Laravela, o tutaj dokładnie jest indeks PHP, ten jedyny plik, który tak naprawdę jest tutaj udostępniony. Jeżeli ten plik sobie byśmy tak przejrzeli, to tu pomijając jakieś stałe, pomijając tu autoloady, naszego, tą mechanikę, którą nam tutaj dostarcza sam kompozer, można by powiedzieć, że aplikacja, ten indeks PHP ma tutaj taki cały szkielet jak ta aplikacja działa, i chociaż jest tu tylko kilka linijek, one dużo mówią o tej całej strukturze. Zobaczcie, tu zaczyna się ładowanie wszystkiego, i tutaj mamy taki plik z katalogu Bootstrap, app, .php. Gdybyśmy tam zerknęli, ja tak nie będę, bo to drzewo zaglądnięć. Od, do, od, do, od, do. Jest tutaj chyba nieskończone tyleż tych plików, ale tak chciałem tylko pokazać, że zobaczcie tutaj w tym Bootstrap App. Po prostu startujemy instancja, tworzy się instancja App z klasy Application. O, tutaj też możecie sobie ją przeglądnąć. Jak ktoś chce, po prostu, no, taka. Lekcja własna tych kolejnych zagnieżdżeń, to nam teraz do niczego niepotrzebne. Tak przy okazji, ja u siebie mam tak to zrobione, że jeżeli na jakiejś klasie kliknę sobie w swoim ID Ctrl B, to odpala mi się plik, gdzie właśnie mogę się tej klasie przyjrzeć jej metodom. Jak ona jest tam zorganizowana. W ten sposób mogę tak sobie przechodzić od do od do, patrzeć mniej więcej, jak to jest zbudowane. Oczywiście celem nie jest tutaj poznanie kodu Laravela jako kodu całego e, tego frameworka, ale podpatrywanie czasami jak to tam chodzi, skąd przychodzi, dokąd idzie, pozwala trochę lepiej zrozumieć te wszystkie mechanizmy. Ja nie ukrywam, że czasami sobie zerkam, jak to tam tak naprawdę w kodzie wygląda, bo czasami ten taki opis ogólny, którym zresztą sam się tu posługuję, mówiąc do Was, jest z jednej strony taki przybliżający problem, ale z drugiej nie wyjaśnia wszystkiego, zostawia jakieś niejasności żeby nie było. Te niejasności wcale nie są jakimś wielkim problemem, bo jak widzicie, widzicie na razie, żeśmy sobie trochę już porobili, jakieś trasy pobudowali i wcale jakoś głęboko w pełne rozumienie gdzieś tych bebechów Laravela nie musieliśmy wchodzić. No ale generalnie tutaj tworzymy sobie ten app, zobaczcie, tutaj ustalamy taki, taką metodą singleton, to są... Takie, tak przypomnę, bo to kiedyś chyba wspomniałem w jakimś odcinku, że to są takie później klasy, które będą mogły mieć tylko jedną instancję, czyli nie będzie mo można mieć na przykład dwóch kerneli, albo nie wiem iluś tam klas, które będą instancjami tej samej klasy, ale zupełnie inne obiekty. Będzie jedna konkretna, pojedyncza taka instancja na całą aplikację. I na koniec tutaj to się zwraca. Ten app zostaje zwrócony i tu właśnie o też przechwycony z tego pliku. Następnie zobaczcie, nasza cała ta aplikacja uruchamia, jakby taki rdzeń. Ten rdzeń się zajmie za chwilkę no, wykonaniem żądania, i tu niżej zaczyna się to wykonanie. Tutaj do metody handle przekazujemy właśnie to żądanie. Jak ktoś chce, to tutaj możemy sobie też i tą klasę tego żądania przejrzeć. Ona tak naprawdę. Jest tutaj, to też jest taka klasa, zobaczcie, request, która też tam rozszerza dziedziczy po jeszcze takiej klasie symfony, request, która notabene jest aliasem tejże klasy, którą tu teraz widzicie, o to jest tu, jakbyśmy chcieli sobie podejrzeć gdzie, to ten plik się znajduje, moi drodzy, o, aż gdzieś tu w bebechach, tam vendor, symfony, no gdzieś to strasznie, Daleko się tam ukryło, ale pokazuje to, bo czasami takie podejrzenie sobie, na przykład na taką klasę Request, pozwala podpatrzeć, jak to tutaj ktoś projektował, jak to jest pomyślane, jakie tu mamy własności, z których później będę mógł ewentualnie skorzystać, jakie mamy metody i tak dalej. No niemniej jak to wam się teraz już wszystko pomieszało i pogubiło to to tak naprawdę nieistotne ja też tutaj przecież nie omawiam tego jakoś bardzo raczej chodzi mi żebyście taki obraz sobie tutaj zbudowali że startujemy wszystko tamto wszystkie te klasy zaczynają się ładować pod prostymi metodami jak choćby make tam się ukrywają kolejne całe takie mechanizmy ładunkowe. Gdzieś tam właśnie jest tworzony ten kernel, który ten rdzeń, który odpowie już za realizację żądania, a następnie. Tutaj ukryje już tę nawigację. A następnie to żądanie uruchomione przez ten kernel wypluje nam jakąś odpowiedź, która też jest tam oczywiście jakimś obiektem, która to odpowiedź będzie miała taką metodę send. Tu widzicie taka prosta struktura, nie? Tak, rzucam okiem i widzę, co się dzieje. No więc wysyłam tę odpowiedź, no a potem jeszcze sprzątam po wysłaniu tutaj ten rdzeń. Wykonuję metodę terminate, która ma dwa argumenty, właśnie obiekt z żądaniem, obiekt z odpowiedzią. No więc krótko, tam są, ta metoda zagłębia się i wykonuje wszystkie takie inne terminate w różnych kontrolerach i tak dalej gdzieś tam wcześniej o tym terminate wspomniałem zresztą pewnie jeszcze nieraz gdzieś będą się te tematy przywijać zazębiać ja stosuję taką metodę może znacie lepszą ja uważam że trzeba tak do tematu podchodzić troszeczkę pokazać dziabnąć wrócić pogłębić trochę tak trochę tak żeby tak z każdej strony wgryzać się w temat jak już mówiłem Laravel jest dosyć Rozbudowany, złożony, i chyba nie da się tak po prostu przedstawić wszystko, i masz zrozumieć. O, bo ja tak chcę. I ja tak trzeba gryźć z różnych stron. Przynajmniej ja tak uważam, możecie się z tym nie zgadzać. Zatem zobaczcie. Ładujemy całą apkę, odpalamy rdzeń. Rdzeń otrzymuje żądanie, żądanie generuje. Przepuszczone przez ten rdzeń, przez to jądro, generuje odpowiedź, którą wysyłamy, na koniec sprzątamy. No, sam indeks PHP jest taki, jakby czytelny, pokazuje całą mechanikę, a że tutaj to wszystko się potem rozwija, to, to zwykłe make tam ukrywa w sobie ileś struktur, te odpalają kolejne i kolejne i kolejne. No to tak jest, ale ten pierwszy rdzeń wygląda mniej więcej w ten sposób. A teraz wchodzimy sobie do tego jądra. W którym to jądrze jest kontroler, ten kontroler jest w sytuacji, w której właśnie otrzymał od jądra żądanie. Kontroler sam w zasadzie niczego nie wykonuje, ale korzysta z przeróżnych usługodawców i tylko takie polecenia wykazuje. Ty usługodawco do baz danych zrób to, ty usługodawco od tego zrób tamto, a ty to, i tutaj wygenerujcie odpowiedź, ja tę odpowiedź przekażę, a już cała apka ją wyśle. No, i kiedy już tutaj trafiamy do kontrolera, no to wszystko się zaczyna, ale oczywiście kontroler najpierw trzeba jakoś dopiąć do jakiejś trasy. My tu w tym odcinku sobie zrobimy w pliku web.php takie trzy trasy, które są powiązane z kontrolerem, a te kontrolery odpalają jakąś taką prostą metodę, w której zaprezentuje troszeczkę te żądanie i odpowiedź z innej strony, co tam z tym można jeszcze zrobić. I później przejdziemy do pliku API PHP, w którym mamy jeszcze dwa przykłady. Jeden jest taki teoretyczny, dlatego tu jest 4,6. Piąty jest taki umowny. Nie uruchamiam go zresztą, zobaczycie. No ale wszystko będzie się działo w naszym kontrolerze, tutaj First Controller, gdzie będziemy mieli kolejne metody, które przybliżą nam, co z tym żądaniem, z tą odpowiedzią możemy jeszcze w Laravelu zrobić. Zaczniemy od pierwszej trasy, która uruchamia Controller, First Controller i metodę Recurres 1. No, tam się nazwą nie przejmujcie, tak sobie nazwałem. Mamy tutaj tę metodę, jesteśmy już w pliku właśnie naszej first controller klasy. I co tutaj mamy? Mamy tutaj właśnie przekazanie. Żądania do naszego kontrolera, będziemy mogli coś tutaj z tym żądaniem robić. Jako ciekawostkę pokażę, zobaczcie, że gdybym to żądanie, ten request R, i tutaj jest druga metoda, umieścił na przykład w środku, x, y to są te parametry trasy, oto jest to. x i y, ok? Ale gdybym to zrobił w ten sposób, że request jest w środku, a tu jest x, y, nie ma problemu. To zadziała. W magiczny sposób, Laravel się kapnie i nie powie, że tu coś jest pozamieniane, bo żeby było śmieszniej, mógłbym ten request dać nawet na końcu. I on dalej x potraktowałby jako parametr x, y jako parametr y, a requester niejako oddzielnie. Dlaczego? Ponieważ mamy to do czynienia ze specjalnym mechanizmem wstrzykiwania pewnych klas do metod innych klas, do takiego wykorzystywania. Y jest to takie kontrolowane przekazywanie argumentu. Tak to na razie ujmę, że nie jest to takie zwykłe przekazanie argumentu, ale takie kontrolowane. Ten proces kontrolowanego przekazania argumentu, stąd wstrzykiwanie sugeruje, że robimy tu jakąś magiczną rzecz, że to nie jest takie po prostu. Podaj argument i tyle, jest przez Laravela kontrolowany. I tutaj właśnie zobaczcie, dodałem taki argument na chwilę, klasa jakaś wymyślona. Normalnie nie róbcie tego, ta klasa jest w kontrolerze, tak po prostu bez sensu, ale chcę coś zaprezentować. Gdybym miał tutaj tę klasę, jakiś jej tam argument, i tutaj usunę na chwilę ten null, bo ten null sprawia, że dzięki temu jest wartość domyślna i to nam działa, to zobaczcie, że. Jak ja bym to chciał tak przekazać, i sobie tutaj odpalimy postmana i byśmy sobie tą pierwszą traskę odpalili, to on nam zwróci taki komunikat. Widzicie, że mu się nie udało tych zależności tutaj rozwinąć, zinterpretować. Mówiąc krótko, nie da się tak po prostu przekazać tam żadnego ABC muszę to gdzieś zdefiniować i gdzie indziej muszę nauczyć Laravel'a jak takie coś przekazywać. No i rzeczywiście takie coś w przyszłości poznamy. Jest taka specjalna przestrzeń, taka mechanika, mechanizm w Laravelu, chociażby kontener usług, który dba o te wszystkie zależności między klasami i jakby pomaga te wstrzykiwanie zbudować, zdefiniować Wiem, że teraz to, co mówię, takie jest abstrakcyjne. Jeżeli dopiero zaczynacie to, co on gada, nie szkodzi. Może nawet wystarczy to, że pewne terminy wam się, gdzieś tam w głowie uzupełniają, oswajacie się z nimi. Na razie umówmy się, że wystarczy nam tyle. że ja tutaj to wpiszę 0, żeby to po prostu zignorować. Teraz ten obiekt jest niczym. Nic tu nie próbuje nam Laravel wstrzyknąć. Taka pusta zmienna, w tym momencie można już się olać. Chciałem ją tylko wstawić po to, by pokazać, że Laravel próbuje, jak to sam powiedział jeszcze raz pokażę o, właśnie tutaj rozwiązać pewne zależności, rozwinąć pewną mechanikę, która się z tymi kontrolerami wiąże ale mu się tu nie udało na się strasznie dużo błędów. No, i bardzo dobrze, ale z żądaniem już mu się udało, bo kiedy widzi coś takiego, on wie, co ma z tym zrobić. I żeby sobie uzmysłowić, jak bardzo wie, słuchajcie, ja to tu zostawię, te, te ABC, ABC, ale już to ignorujemy, ok? Tego tu nie ma. Ta linijka też jest tylko po to, żeby to działało. Coś tam wpisałem, to nie jest nam tu potrzebne. Interesujący jest ten request, bo popatrzcie, mam tu metodę. Pierwsze jest żądanie, potem są xy parametry, które wiążą się z samą trasą, czyli o, dokładnie, zobaczcie, z tym tutaj x i z tym y. Okay? Ale to nie jest takie zwykłe przekazanie, bo gdybym zrobił drugą metodę: reku res 2, której trasa jest dokładnie taka sama, tylko że tu jest przykład 2, ale wszystko działa identycznie. I gdybym Tutaj przekazał zupełnie inaczej pozmieniał kolejność. Że najpierw się wstawi X, potem requestera a potem Y. To w tajemniczy sposób to zadziała. Nic tu się złego nie wydarzy po prostu. Czyli to nie jest jakiś błąd, on się nie pogubi. Zobaczcie. Wezmę tutaj postmankę na chwilę. Odpalimy teraz ten przykład jeden z tam poprawionym tym ABC, które ignorujemy. On tam jest naprawdę niepotrzebny. Chodziło tylko przykład. I zobaczcie, zadziałało. Coś tam zwrócił. Jakiś JSON, też za chwilę to omówię. Weźmy tu teraz przykład 2. w zasadzie identyczną funkcją. Odwołuje się do metody tego samego kontrolera, ale właśnie z poprzestawianymi parametrami. Zobaczcie, nie ma problemu. XY, czyli tutaj te 843 zostały spokojnie rozpoznane. Bez żadnego problemu. A nasze żądanie podało właściwą ścieżkę i tak dalej. Zatem, no zaraz jak to. To tutaj mam metodę, kontroler. Tutaj wstrzykuje żądanie na początku, tu wstrzykuję sobie w środku, a możecie też sobie wstrzyknąć na końcu, czyli podać najpierw x, potem y, a potem to i co? I, i, i bez znaczenia? Tak. Właśnie to przekazywanie argumentów do tych metod to nie jest takie od tam wszedł Laravel gdzieś po cichu i on to pilnuje tego, pilnuje tych zależności, tych wstrzykiwań. I tu działa mniej więcej taki mechanizm, że jeśli on wykrywa żądanie, to on wie o co chodzi i wie, że to jest obiekt tego żądania jedynego głównego, prawdziwego, a nie jakiejś kopii czy, czy jakiejś instancji pustej. A wszystko, co nie jest requestem, będzie potraktowane po kolei jako parametry trasy. Zatem nieważne, czy sobie to tu wstawię, a tu będą parametry trasy, on widzi tu requester i już wie, że to nie jest parametr trasy, że to jest żądanie, że tu ma być strzyknięte żądanie. Zatem x i y staną się parametrami. Czy tutaj x y, czy gdybym je miał na końcu? Ale gdybym tu, i tu jest trzecia metoda, nie podał request r, tylko samo r, a to już będzie chaos i bałagan, bo wtedy ono oczekuje trzech parametrów w trasie, a nie ma trzech, są dwa. Za chwilę też to pokażę zresztą. Popatrzcie od razu, gdybym teraz wykonał example nie dwa, a trzy identyczne trasy. Ale tam nie ma request r, tylko samo r, no to już się poplu, że mam za mało tutaj argumentów, że coś mu tu nie pasuje. No tak, no bo oczekuję trzech, przekazałem dwa, co, co tu wszystko się rozjeżdża. Co to zatem oznacza? No jeszcze raz, to oznacza, i to wystarczy, że zapamiętacie na razie, to oznacza, że yy, o, tu jestem, że jak on widzi coś takiego, to w specjalny sposób wstrzykuje to. Do mojej metody, tak aby mógł te r korzystać. No, i to r reprezentować będzie to żądanie, które tam ten kernel mieli i do kontrolera przekazuje. No to przyjrzyjmy się, co ja tu w zasadzie zwracam. A zwracam sobie jakąś tabelę, która będzie zamieniona na json w naszej postmenowej apce. I tutaj o, zobaczcie. Jak tak na surowo byśmy spojrzeli, to faktycznie JSONowe dane. I jak sobie je tu pretty wyświetlimy, to mamy ładniej i widzimy, że wykrył Jasonka. A my jeszcze sobie tutaj o, podejrzymy. Parametry wyświetlam. I tu pierwsza metoda, która się wiąże z naszym żądaniem, to jest taka metoda, która pozwala podejrzeć ścieżkę, czyli w zasadzie mówi coś, to za trasa została uruchomiona. Zawsze możemy więc sobie sprawdzić, na przykład, czy się wszystko zgadza. To zignorujcie, tu tylko podałem to, te, te metody są metodami z PHP -a, nie, nie, nie z Laravela. Po prostu sprawdziłem tutaj że rzeczywiście jest to to R jest obiektem ma swój hash ma swój ID jak wszystkie obiekty w PHP -ie. to zignorujcie w ogóle. No i tutaj wywołałem sobie też metodę drugą czyli mogę tę drugą metodę tak po prostu sobie przywołać i to co ona zwróci dokleję do tego pierwszego return. A ściślej doklejone zostanie oto to. A to też zostanie samo z siebie zwrócone, kiedy dam tutaj przykład 2 cent. Dlaczego to dałem? Dałem to po to, byście zobaczyli, że tutaj ta ścieżka, ta metoda PAT rzeczywiście działa i że tutaj jest to R przekazywane zawsze tym R, tym żądaniem, które się właśnie realizuje. Taki sprytny. Pilnowany przez Laravela mechanizm, aby tutaj zawsze to było te żądanie, nie inne. Okay? Zatem, jak sobie to przeglądniecie, czy poodpalacie sobie te trasy tak z Postmana, czy, czy, czy w jakiś inny sposób, to zobaczycie, że za każdym razem żądanie w kontrolerze, jeżeli takie przekażemy, będzie tym, o które nam chodzi. Przyjrzyjmy się teraz kilku innym metodom, które nam ten. Ten, ta instancja naszego żądania ten obiekt R tutaj dostarcza, ale to już zrobimy w innych metodach, i tu zobaczcie, już pokazuję o kilka takich ciekawych metod, które możemy wykorzystać: pobawić się tym żądaniem, porobić coś z nim, sprawdzić co z nim przyszło itd., ale to już w innych ścieżkach, a mianowicie, moi drodzy, w tych ścieżkach o. Już w api PHP będziemy sobie postem wysyłać, nie getem. Tutaj były gety, więc przyjrzyjmy się teraz tym trasom. Zatem pierwsza trasa, example 4. First controller, metoda request 4. Przekazałem żądanie. Parametry już tylko żeby były. I teraz mamy ten r. Coż tam z tym żądaniem można? Otóż metoda all przejmuje wszystkie. Inputy. W praktyce, wszystko, co tam zostało wysłane jako dane, zostaną tu w tej metodzie uwzględnione. Zwrócona zostanie tablica. Możemy też użyć takiej metody, to z formularza sobie weźmiemy. Jak sobie spojrzymy na Postmana, to tutaj już mam, zobaczcie, Post. Tu już wpisałem tę trasę. Uwaga, to jest api PHP, więc muszę poprzedzić trasę jeszcze przez api. I tu w body o jakbyśmy sobie przeglądnęli. To ja tu sobie poukrywałem trochę e, takich kluczy. Powiedzmy, że mogłoby to przyjść z formularza, ok? Z front-endowego formularza pełnego jakichś pięknych danych. Co ja tu mam? Jakiś klucz, instrukcja, przepraszam, instytucja, e, wiadomość, e, takie tablice, czyli nazwa, tak, klucz, tablica, ale z nawiasami kwadratowymi, to znaczy, że będę mógł kilka wartości pod jedną nazwą tutaj przekazać. Mamy też taki klucz prawda, i tutaj w tej prawdzie przekazałem kilka takich słów, czy true, on jest, off, zaraz zobaczycie dlaczego. Mam też jakąś wartość pustą, która nazwa pusto i nic tu nie ma. Dlaczego tego potrzebujemy? A no dlatego, żeby zrozumieć o te właśnie, zobaczcie, metodki fajne po kolei, kolejne. Zatem, co pokazuje nam ten all? No, do postmana wracamy. I co tu widzimy? Ano, ten pierwszy all to jest wszystko, co przyszło z mojego całego formularza. Czyli mamy tutaj dane instytucja, jest instytucja wiadomość, jest treść, którą tutaj w body miałem, przyszła. Tablica, pamiętacie? Ta tablica tutaj z tymi nawiasami. Tak, o tutaj, jest tablica, tablica, tam jakieś były wartości. 1, 2, przyszły, zobaczcie, pod zmienną tablica przyszła, tablica rzeczywiście 1, 2. Pod tablicą prawda mamy te wartości tutaj przekazane. W pusto nic nie ma. OK? No i to jest ta pierwsza część. Widzimy, że to jak najbardziej działa. Zobaczmy sobie teraz, co tutaj dalej mamy. Tak, w ogóle to wyświetlam to JSONem pod hasłem dane. Natomiast pod, natomiast pod hasłem input, Pokażę kolejne metody. Mianowicie, na naszym żądaniu r można odpalić metodę input, ale podając konkretną, konkretny parametr, który mnie z tego żądania całego przyszedł i który mnie interesuje. No powiedzmy, że interesuje mnie tylko instytucja. Nie wszystkie, ale tylko ta jedna konkretna. Albo na przykład tablica. Też parametr tam był, ale jej zerowy tylko element. A co gdybym podał na żądaniu? Od razu nazwę klucza, który mnie interesuje? No to popatrzcie, tutaj pod inputem mam trzy wartości: instytucje, tablice, ale tylko pierwszy element, indeks 0, i wprost podaną wiadomość. Taka konstrukcja sprawia, że on wie, że to ma przeszukać te wszystkie dane, które przyszły pod kątem istnienia tam klucza wiadomość. Post pana bierzemy i analizujemy. Uwaga, teraz tu jest ten input. I co tam przyszło? Instytucja, no jest, Ministerstwo Informacji. No, jest pierwszy element przekazany z tablicy. Przypominam, tablica wysłała nam dwa elementy, jeden i dwa. No a tu widzimy, że dobrałem się tylko do tego z indeksem 0, czyli pierwszego w kolejności. No i mam też samą wiadomość. Zatem widzimy, nie ma problemu. Metoda input może przyjmować argumenty i jest to odpowiednik. Pól, które były w formularzu. OK? Można też właśnie tak bezpośrednio się do tego pola odwołać. Co tam jeszcze mamy? Ano, możemy sobie URL podejrzeć. Full URL w zasadzie tutaj jest tym samym. Zobaczcie. O, tutaj full URL mamy. URL, o, zobaczcie, cały mój adres, który wywołałem cała ścieżka. Od tam HTTP do końca. Dobra. No to, co jeszcze tu mamy? Ano, mamy dalej tutaj pod hasłem dopasowanie o takie dwie metody zobaczcie is, is i te metody sprawdzają czy coś takiego dopasowało się do mojej obecnej trasy taki porównywacz wzorca trasy jeżeli w, moim, w mojej trasie wystąpiło coś potem słówko request potem kośnik example i znów coś no to to będzie prawdą a jeżeli w, moim, w mojej trasie wystąpiło słowo coś tam kasza, coś tam, no to, to jeżeli nie, to to będzie fałszem. Co widzimy w postmanie? Otóż w dopasowaniu przyszło prawda, fałsz, no i już rozumiemy, co robi ta metoda is. Zatem metoda dopasowuje podany tutaj wzorzec do trasy aktualnego żądania. A jak wyglądała ta trasa? Uj, no to szybko sobie sprawdźmy. Request example 4x. Y No kaszy tu nie ma, ale request example tu jest. No i dlatego najpierw jest true, a potem tu jest false. metoda is. Zobaczmy, co tam jeszcze za metody z tym żądaniem e, mamy. A tu mamy na naszym obiekcie r obiekcie request mamy metodę metoda, która jak się domyślamy, powie nam jaką to. Metodą jest to żądanie obsłużone. Czy get, czy post, czy put, czy jeszcze jakaś inna. Możemy też wprost spytać, czy obecna metoda to na przykład get. Zobaczmy, co tam nam post w tym miejscu zwróci. Gdzie ten post? Tutaj jesteś. O, jest metoda. Zobaczcie, ponieważ tu wysyłam metodą post, metoda o nazwie metoda zwraca mi post. A tamta mówi, że fałsz, bo ja sprawdzałem, czy to jest metoda get. No mówi, nie, nie, to nie jest get. Zobacz, zwracam fałsz. Tak? Zgadza się. Metoda post, ale to nie jest get. Ok? Dobra. Tu teraz mamy jeszcze wartości. O, właśnie. Często jest tak, że jak przekazujemy wartości prawda, fałsz w formularzu, to są jakieś takie problemy interpreta interpretacyjne, bo na przykład chcielibyśmy, żeby słowo jest było potraktowane jako bulinowska prawda. Słowo na przykład on było też prawdą, a off fałszem. Otóż Laravel ma taką fajną metodę, że na żądaniu możemy metodą bulin sprawdzić po kolei, jak coś tam jest interpretowane. Zobaczcie, ja tu trochę sobie. Rzeczy potestowałem, a ściślej potestowałem, e, no właśnie, te parametry, które przekazywałem w Postmanie. Zobaczcie. Przypominam, tutaj był taki klucz, prawda? I w tej prawdzie przekazałem, o właśnie, popatrzcie tutaj, słowo true, słowo on, słowo jest, słowo off. Cztery takie parametry. I potem ja je sobie tu wyświetlam. O i zobaczcie. Prawda. Tak? To jest true, on, jest off. To było to. I teraz to zostało wysłane. I teraz interpretacja. True potraktował jako prawdę. On też potraktował jako prawdę. Jest też potraktował jako prawdę. A off potraktował jako fałsz. Czyli nadał tym tekstowym wartościom, jakby nie było, interpretację bulinowską, czyli stało się to takim pecha owskim prawda, fałsz. I tyle. Tak? Zatem przydatna sprawa, gdybyście chcieli sobie zweryfikować dane, które w żądaniu przyszły pod kątem tej logiki bulinowskiej, ale wiecie, że z formularza przychodzą jakieś yes, no, on, off, tak, a nie po prostu 0 i 1. Dobra. Zatem jeszcze mamy tutaj kilka metod. Metoda has. Tak? I to jest metoda, która sprawdza, czy istnieje taki. W żądaniu wysłanym klucz. No, domyślamy się, czy tam był klucz prawda? No, był. Tu pytamy o e, oba, czy jest klucz prawda i klucz wiadomość? No, były. Wiemy, że były. A tu jest HesN metoda która mówi, czy jest chociaż jedna z tych dwóch? No, wiemy, że prawda, klucz był, klucza nie ma, nie było. No, ale mnie to nie martwi, bo tutaj pytam hes czy ma jakąkolwiek z tych wartości. Fillet to jest. Czy ta wartość jest wypełniona, czy ma jakiś treść, bo może być klucz, ale nic tam nie ma. Pamiętacie, tutaj w postmanie miałem taką wartość przekazaną pusto, o i ona tu nic nie ma. No i tu zobaczcie, te testy wszystkie zadziałały, a wartość pusto no, zwróciła fałsz. Dlaczego? A no właśnie, jakby to powiedzieć, dlatego, O, bo zapytałem, hmm. czy pusto jest. Wypełnione treścią okazało się, że nie jest, że z kluczem pusto nic się nie wiąże, żadna wartość, no więc jest okej, nie jest wypełnione. I tyle. I tutaj jeszcze jest y, taka metoda OLD, która to metoda pozwala się dobrać do takiej zapisanej wcześniej mm, do zapisanej wcześniej do sesji wcześniejszego żądania, które mogę zapisać taką metodą. Flash, ale o tym za chwilkę. A gdyby ktoś z Was chciał sobie w żądaniu pliki przesłać, to tutaj w komentarzu dałem link do tego, jak to zrobić. Od razu mówię, to jest bardzo proste. Wystarczy tutaj na naszym żądaniu request odpalić metodę file. No i w zasadzie to, co tutaj zostanie utworzone, to jest ten nasz plik. Możemy też wykorzystać taki chain, że sobie bierzemy nasze żądanie, file. Tutaj jest podany klucz. Pod którym to z formularza ten file został do nas wysłany. No i jest na przykład metoda store-as, która gdzieś zapisze w magazynie ten plik. Tylko tu właśnie, dlaczego to minąłem, no bo jeszcze nie omówiliśmy czegoś takiego jak magazyn, jak jakiś ten storage tam z jakimiś plikami, jeszcze do baz danych nie dotarłem, także widzicie, że te różne elementy Laravela, one. Zazębiają się, współpracują ze sobą i trudno pewne rzeczy pokazać, jeżeli się jeszcze nie omówiło jakichś tam fragmentów. Zatem będę tak porcjami omawiał, ile tam zdołam, a potem będzie gdzieś to wracało, zazębiało się. Dlatego coś już tam o żądaniu mówiłem, ale teraz robię kolejny odcinek, ale już jest coś więcej i tak powoli będziemy to sobie budować. Jeśli chodzi o żądanie, kończę. Ktoś chce więcej. Niech sobie doczyta w dokumentacji, albo obejrzy te pliki request.php, gdzie są tutaj definiowane te żądania, i tam sobie poprzewija, poogląda, cóż tam jeszcze może się ciekawego kryć. A teraz przejdziemy sobie do odpowiedzi, do responsa, ale jeszcze wcześniej wspomnę o takim modelu, gdzie można sobie zapamiętać obecne. Żądanie, które przyszło. Służy do tego metoda Flash, i później metodą OLD mogę się dobrać do tego, co gdzieś tam sobie zapisałem. Tutaj można powiedzmy wykorzystać to w sytuacji, kiedy ktoś wysyła mi jakieś dane. Które były w formularzu. Ja stwierdzam, że coś tam powiedzmy nie gra, ale to zapisuję. I na przykład mogę mu to potem odesłać, żeby jeszcze poprawił albo coś takiego. I znowu nie pokazuję tego w działaniu. Mam tu tylko taką metodę, ale nie mam tego w działaniu, bo no nie omawialiśmy jeszcze kilku y, kwestii, jak chociażby konfiguracji, nie wiem, session Store, która gdzieś tam też jest y, prawdopodobnie domyślnie w Laravelu, nawet, nawet nie pamiętam. No niemniej potrzebujemy tu omówić jeszcze kilka innych rzeczy, żeby na spokojnie sobie tę pokazać, ale już o tym wspominam, że takie zapamiętywanie wcześniejszego żądania jest bardzo proste. Laravel udostępnia mechanizmy. Gdybyście byli ciekawi, gdzie on to zapisuje, to w sesji. Zapisuje wcześniejsze całe żądanie w sesji. A takie zapamiętywanie żądań jeszcze w sesji jest bardzo przydatne. No to teraz na koniec coś odpowiedzi, bo tutaj znacznie mniej do ględzenia. I została nam ostatnia trasa, która to trasa ze swoim Kontrolerem i metodą Recurs 6 zaprezentuje nam już samą odpowiedź. Odpowiedź generuję tutaj za pomocą takiej funkcji response, ewentualnie później redirect, do której to response mogę takim chainem tu dodawać bardzo ciekawe inne metody i która po prostu służy do tego, żeby jakoś zmodyfikować odpowiedź, wygenerować treść. Nie używam tu widoków, jak już wiecie, nie bawię się tutaj we frontend, ale tę metodkę tę funkcję response chciałbym wam pokazać. Tak, tak, wiem, tu jest masa returnów, wiadomo, że wywoła się zawsze tylko ten pierwszy, ale ja sobie będę je teraz odkomentowywał, no więc zobaczmy, co tu się dzieje. Pierwszy return, mamy tu response, weź odpowiedź i tam jasonem umieść jakąś tutaj tabelę. Tak naprawdę to i tak odpowiedź wcześniej, gdybyśmy ją w ten sposób zrobili, to to i tak domyślnie byłby JSON. no ale tutaj jawnie sobie takim jasonkiem Wyślemy odpowiedź. No to zobaczmy. Mamy tutaj już postmanka, już jest przykład 6. Send. jedziemy. Oj, tu się przesunęło z body na headers. Oj, jest body. Name, bergunda, last name, glonenburg. Nie mam bladego pojęcia, co mi przyświecało, kiedy to napisałem, ale widzimy Jason jak talala. No to co? No to ten return w komentarz. Popatrzmy dalej. Odpowiedź, no to jest taka odpowiedź w świecie. Tu HTML, te sprawy, jak wiecie dobrze, tam są kody, takie statusy tego HTML-a i można to zmienić. Response, tutaj treść, a tu jest status. 200, czyli, że wszystko się udało. 404, że nie znaleziono. Czajcie, te takie statusy, te kody, które no Tu można to zmienić ręcznie. Jakiś tam nie wiem, że się autoryzacja nie udała, jakiś tam 401 albo 301, że to jakiś permanent redirect był czy coś takiego. Ja już nie pamiętam tych kodów. Zresztą nie o tym odcinek. Można też metodą header w tej odpowiedzi na przykład jakieś parametry pozmieńcie, O tu content type plane ustawię. A nawet ustawić ciasteczko. Tu kuki, tulipan. Zobaczmy teraz, coż to będzie, jak ja to odpalę. Teraz ten drugi return się wykona. Odpalił się. Widzimy, że treść jest tylko x na y, ale zobaczmy ciasteczka. Kwiatek jest, tu lipan, tu na dole, widzicie, jest, ciasteczko. Metoda cookie zrobiła nam ciasteczko w przyglądarce. A tu mamy w hiderze w mm, transfer, o oh, tu content type, jest, text plane, okay. Wysłaliśmy sobie jakieś tam dane, można tu sobie pobawić się, popróbować zmienić inne. A to jak jesteśmy przy tym drugim, to go wykomentujemy. Od razu zobaczymy trzeci. Zobaczcie, możemy też kilka na raz nagłówków pozmieniać. With headers, Odpowiedź tu 200 with headers a dajmy sobie 400 i zobaczymy co będzie. Zapiszmy. No i tu mamy też jakiś content type i sobie wymyśliłem jakiś serwer relax and creepy. Nie wiem czy to pójdzie, nie pójdzie. Zobaczmy. A co nam szkodzi zobaczyć. Sendujemy. Bum, Coś przyszło. Dobra. W body co? W body wszystko jest ok. Patrzcie tu. Status 400. Bad request. Nie? Przylizło coś z 400. Wymusiłem Jakiś status code tej, 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 tej odpowiedzi, to już tam można nieźle reagować w programach. cookie zostało stare, to się nie przyjmujcie. W headersach jest explain, tak, tu w content type, ale tamten serwer. O, patrzcie, jest serwer relax and creepy, <ścokolwiek> cokolwiek miałem na myśli, jest. Zadziałało. Co tam jeszcze mamy? Mamy przykłady redirect, ale już nie działające, bo musiałbym do tego robić kontrolery i widoki, i trójcudawianki. Ale zobaczcie, możemy sobie zrobić tak. Redirect road, to wtedy będzie taki response tam z odpowiednimi parametrami. Takie przekierowanie na, na jakąś inną trasę, odpalanie innego kontrolera. I na przykład tutaj road. Pamiętacie, jak było road, kiedy mówiłem, że road można ponazywać, No to się do tego odwołuje. Przekieruj na inną trasę. Albo Przekieruj i tu podejmij akcję. I patrzcie, podaję kontroler z metodą i parametry mogę do kontrolera przekazać. Także mogę sobie wywołać akcję zupełnie jakiegoś innego kontrolera. No powiedzmy, tak jakby to było. Było całe żądanie przeprowadzone, tylko dla innego w ogóle kontrolera. Taki naprawdę redirect Albo taki redirect z metodą away, gdzie możemy sobie przejść na jakąś stronkę. Tyle o tej odpowiedzi. Na razie to naprawdę wystarczy. Zwłaszcza z naszego tutaj backendowego punktu widzenia. No i co? Tyle w tym odcinku. Trochę długim, pewnie trochę nudnym, ale już następne będą takie coraz bardziej treściwe. Już tam się będziemy powoli wgryzać w bazy danych, w modele, w kontenery usług, w usługodawców i tak dalej. I tym podobnie. Już teraz zapraszam. Trzymajcie się.